Wiecie Państwo, że nasza flora jelitowa odpowiada nie tylko za zdrowie jelit, a ogólnie za zdrowie całego naszego organizmu. I w jaki sposób my możemy zrozumieć, poznać, że coś z naszą florą jest już nie tak, że w naszych jelitach zaczynają nam narzeć się, rozwijać się chorobotwórcze bakterie i chorobotwórcze grzyby. Dzisiaj Państwu przedstawię kilka bardzo ważnych symptomów, żeby zrozumieć, że coś już jest nie tak i szybko można było to. Naprawić, bo nie wszystkie objawy od strony układu pokarmowego to są dysbioza, zaburzenia flory bakteryjnej. Czasami są takie objawy, które nam w ogóle z florą bakteryjną się nie kojarzą. A warto na nie zwrócić uwagę. Czym ogólnie jest flora bakteryjna? To jest, można powiedzieć, cały zespół różnego rodzaju mikroorganizmów, bakterii, grzybów, które zamieszkują nasz układ pokarmowy, i są nam bardzo potrzebne, bo biorą udział w produkcji niektórych witamin, biorą udział w procesie trawiennym, w procesie produkcji neuroprzekaźników. Bardzo ważne dlatego, żeby nasz organizm też posiadał komórki układu immunologicznego. I kiedy pojawia się zaburzenie flory bakteryjnej, rozwijają się różnorakie dolegliwości, zaczynając od spadku odporności, aż po takie problemy jak cukrzyca, autoimmunologiczne choroby, reumatoidalne zapalenie stawów, otyłość itd. Dlatego naszym zadaniem jest utrzymać tak zwaną równowagę pomiędzy normoflorą, tą odpowiednią, florą probiotyczną i potencjalnie chorobotwórczymi bakteriami. Dlaczego potencjalnie? No, bo te same bakterie mogą wywoływać choroby, ale nie muszą. I to na przykład zobaczcie na przykładzie. Takiej bakterii, takiego grzyba raczej jak Candida albicans. Myślę, że wiele Państwa słyszało. Candida, ogólnie ten grzyb, znajduje się na wszystkich śluzówkach w naszym organizmie. W jamie ustnej, w układzie pokarmowym, w układzie ginekologicznym. Natomiast nie zawsze wywołuje chorobę, ale kiedy stwarzają się takie. Niedobre warunki dla naszego organizmu. Kiedy organizm jest osłabiony z, z powodu stresu, przegrzania, albo przemarz e przemarzliśmy gdzieś, albo na przykład po zastosowaniu antybiotyków, nagle ten grzyb zaczyna się rozrastać i staje się dla nas wtedy grzybem chorobotwórczym, wywołując bardzo poważne komplikacje. Oczywiście najważniejszym czynnikiem, który wpływa na florę bakteryjną, który powoduje, że ona no, staje się niewłaściwą, zaburza się ta proporcja, to jest nasza dieta. Bo w zależności od tego, które bakterie karmimy, czy te probiotyczne, czy te chorobotwórcze, no to takie będą się rozwijać. I oczywiście stres. Ma ogromny wpływ, bo pod wpływem stresu produkują się hormony, które mogą niszczyć pozytywną florę bakteryjną. Dlatego wiadomo, że jeżeli ktoś jest w długim stresie, najczęściej flora bakteryjna jest zaburzona. Ogromną rolę w zdrowiu naszej flory jelitowej odgrywają górne odcinki układu pokarmowego, te, które anatomicznie znajdują się powyżej jelit. Jamausna, żołądek, wątroba i pęcherzyk żółciowy. Jeżeli są bakterie w jamie ustnej, w zębach, to niestety wpływa na cały organizm. Jeżeli w żołądku mamy za mało kwasu solnego, albo wątroba produkuje za mało żółci lub w pęcherzyku żółciowym są skurcze i żółć nie jest wydalana, no to wtedy będziemy mieli zaburzoną florę bakteryjną. Bo zarówno kwas solny, jak i żółć to są naturalne antyseptyki zabijają chorobotwórczą florę. Jeżeli nie zabijają, bo źle funkcjonują nasze narządy, no to ta flora trafia do naszych jelit. Chociaż tak naprawdę działa to w obie strony. Bo kiedy już mamy tę zaburzoną florę i mamy za dużo toksyn, bo toksyny bakterii chorobotwórczych oraz Toksyny grzybów, mikotoksyny są bardzo niebezpieczne i bardzo mocno obciążają wątrobę. Jak ona jest obciążona, ona będzie źle funkcjonować, będzie źle produkować żółć. I to takie kółko się tworzy, że człowiek jak wpada już w takie dolegliwości, bardzo trudno, bez pomocy naturalnych sposobów, ziół, żeby to po prostu samo znikło. Trzeba organizmowi pomóc. Jakie ogólnie objawy będą nam wskazywać, że coś już z tą florą naszą zaczyna się dziać? Przede wszystkim problemy ze stolcem. Albo biegunki, albo zaparcie. Kolejna rzecz to są wzdęcia. Kiedy za dużo gazów się produkuje, pojawiają się bóle. Ogólnie u zdrowego człowieka też gazy się produkują. To jest normalny proces, kiedy bakterie trawią na posiłki. Natomiast w zależności od tego, jakie są to bakterie, no to takie związki chemiczne też w rezultacie ich życia wytwarzają się. U chorobotwórczych bakterii bardzo dużo wytwarza się związków siarki, dlatego też te gazy będą przy zaburzeniu flory bakteryjnej bardzo nieprzyjemnie pachnieć. I na to też warto zwracać uwagę. Kolejnym objawem może być zaburzone, zaburzona praca układu immunologicznego. Po prostu obniżona odporność. Człowiek często się przeziębia. Albo też często się pojawiają stany zapalne na śluzówce, jamy ustnej i migdałkach. Ktoś może powiedzieć co tu mają wspólnego jama ustna, migdałki, śluzówki. I jelita. No właśnie, nasze jelita zaczynają się w jamie ósmej, kończą się odbytem. To jest wszystko jeden układ wyścielony wewnątrz szluzówką. Jak w jednym miejscu się pojawiają problemy, to niestety nie ma takiej możliwości, żeby na końcu układu potrawiennego te problemy się nie pojawiły. Kolejnym objawem może być swędzenie odbyto. Ogólnie nam się swędzenie odbyto kojarzy się na przykład z pasożytami. I owszem, pasożyty mogą taki objaw dawać, mogą też takie objawy się pojawiać przy hemoroidach, bo to jest zaburzenia krążeniowe, ale najczęściej też grzybica pokarmowa, grzybica w układzie pokarmowym powoduje taki objaw. Pamiętajmy też, że bakterie probiotyczne biorą udział w produkcji neuroprzekaźników, które są niezbędne dla prawidłowej pracy mózgu, układu nerwowego, naszej psychiki. Dlatego to już jest udowodnione, że jeżeli jest zaburzona flora bakteryjna, człowiek szybciej się męczy, ma mniejszą koncentrację, pojawiają się lęki, może się nawet rozwinąć depresja. Także w stanach depresyjnych, oprócz pomocy sobie takimi wyciszającymi, Antydepresyjnymi żołami lub olejkami aromaterapeutycznymi pamiętajmy, żeby wyregulować florę bakteryjną. Ja mam oczywiście kilka linków do różnego rodzaju produktów, czy to właśnie olejków aromaterapeutycznych, które możecie spożywać, czy to do probiotyków, czy do ziół. Ja Wam wrzucę w opisie pod tym nagraniem, także później sobie zajrzyjcie i uzyskacie tam jeszcze dodatkową informację. Kolejnym objawem dysbiozy są problemy na skórze. Egzemy, łuszczyce, atopowe zapalenie, różnego rodzaju wypryski, trądziki za to wszystko odpowiadają nasze jelita. Jeszcze jeden objaw, którym myślę, że Państwo wiecie, chęć na słodkie, bardzo mocna może świadczyć o pasożytach, ale też pamiętajcie, że pasożyty to nie są tylko robaki, typu glista lub owsik. Grzybica to jest też pasożyt. Także. Nadmiar kandidy albicans będzie powodować ogromną chęć na zjedzenie coś słodkiego. I jeszcze objaw, który wiele osób w ogóle nie kojarzy z zaburzeniem flory w jelitach, to są problemy na śluzówkach w układzie moczowo-płciowym. Częste zapalenie cewki moczowej. Częste zapalenie w układzie ginekologicznym. I wiele osób myśli, że cewka moczowa, pęcherz moczowy, no to na pewno gdzieś tam się zarzębiłem, usiadłem na zimno, zawiało mnie i to dlatego. Owszem, to są czynniki dodatkowe, ale właśnie zaburzona flora bakteryjna u mężczyzn, u kobiet, chociaż u kobiet jeszcze częściej powoduje, że właśnie w układzie rozrodczym, w układzie moczowo-płciowym, takie stany zapalne mogą nie tylko się pojawiać, a właśnie ciągle się utrzymywać i ciągle nawracać. I teraz, co zrobić, jeżeli któryś z tych objawów Państwo u siebie obserwujecie? Przede wszystkim zacznijmy od diety. Przeanalizować, co jemy. I jakie bakterie karmimy? Chorobotwórcze bakterie będą bardzo lubiały. Cukier, produkty mączne. Natomiast jeżeli też dodatkowo widzicie, że macie dużo śluzu w organizmie, wykluczcie też produkty mleczne. O diecie szluzotwórczej i produktach, które odszluzowują organizm, też jest osobny filmik na kanale. Dieta w pierwszej kolejności. Na drugim miejscu to jest detoks jelit. Jelita trzeba oczyścić, trzeba wspomóc organizm. I o detoksie też kolejny filmik znajdziecie. I dopiero po tym, jak wyregulujemy dietę, zrobimy detoks, to powinniśmy odbudować florę bakteryjną. Ogólnie, jeżeli chodzi o odbudowę flory, bardzo wskazane są takie produkty spożywcze o działaniu probiotycznym: kieszona kapusta, ogólnie różne kiszonki ale też można wspomóc organizm Robiotykami w formie suplementu diety. Pamiętajmy jednak, że to jest dodatkowy element. Bez wyregulowania diety, no po prostu zagłodzimy te nawet dobre bakterie, które sobie zasiedlamy, jeżeli nie damy jej odpowiedniej ilości błonnika, jeżeli nie damy też odpowiedniej ilości wody, żeby organizm sobie z toksynami poradził. Ale pamiętajmy też, że dla zdrowia naszych jelit, dla zdrowia mikroflory jest bardzo potrzebny ruch, Świeże powietrze i też pozytywne nastawienie do życia, bo stres niszczy zdrową florę bakteryjną. Mam nadzieję, że te wskazówki Państwu się przydadzą i jeżeli jakieś objawy Państwo u siebie zaobserwowaliście, przeanalizujcie jeszcze raz to nagranie i po prostu zadbajcie o swoją florę, a to znaczy, Zdrowie całego organizmu. A ja bardzo Wam dziękuję dzisiaj za uwagę i do zobaczenia w kolejnych nagraniach. Z Wami była Natalia Samaryc.